Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Demokracja ludowa, demokracja socjalistyczna, nasza demokracja. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dziękuję wszystkim z 1000, z 2000, z 3000 subskrybentów, ale szczególnie dziękuję ostatnim 2000. Zdrowia dla wszystkich normalnych, szczególnie dla subskrybentów dzisiaj. No dlaczego nasza demokracja? No bo jest takie określenie, wszystkie te socjalistyczne kraje, no to właśnie była Republika Ludowa. I kiedy jest rzeczownik i przymiotnik, dla normalnie demokracja, no to jest demokracja, ona nie musi być wyjaśniana jaka, tak? Sprawiedliwość społeczna. No to też jest kretyństwo, sprawiedliwość społeczna. No, może być inna sprawiedliwość, jaka zwierzęca. No sprawiedliwość to jest sprawiedliwość. To nie ma jakiegoś uzasadnienia. Co ma społeczeństwo do sprawiedliwości? Sprawiedliwość jest po prostu tak samo jak demokracja. Jest, nie musi być opisywana. No ale teraz ci kierownicy z Izby Reprezentantów, wszyscy ci lewacy, socjaliści, komuniści Partii Demokratycznej, którzy prezentowali to oskarżenie, żeby wywalić Trumpa z urzędu prezydenta. No on już nie jest prezydentem, były wybory, było zaprzysiężenie 20 stycznia. Każdy normalny rozumie, że wywalić kogoś z urzędu czy z miejsca, w którym już nie jest, no to jest kretyństwo. No ale socjaliści, demokraci doszli do wniosku, że trzeba wywalić prezydenta. No tam jest, oni sobie wymyślili, że jeżeli go wywalą z prezydentury, no bo czego oni szukali? No trzeba wyjaśnić, czego oni szukali, bo jeżeli by go wywalili, powiedzmy, w listopadzie, czy jeszcze w styczniu, no to po wywaleniu można zabronić starania się o opozycję polityczną w przyszłości. No ale konsekwencją zabronienia to jest, w zasadzie zabronienie to jest konsekwencją wywalenia. Ale jeżeli nie ma wywalenia, no to nie ma konsekwencji, bo jedno jest następstwem drugiego. No ale ci kretyni wyszli, zaczęli cyrk robić, robili teatr. 57 senatorów głosowało, żeby go jednak wywalić, kretyństwo, tak, 7 zdrajców republikańskich, no ale potrzeba było 60, dlatego, że to jest większość, no ale większość taka super większość, czyli na jednego, co się sprzeciwnia, jest dwóch, którzy są za, czyli to jest 60%, to są 2/3, czyli to jest 60% musi być więcej do przegłosowania. No i to nie miało szansy, no bo Izba Reprezentantów, no to jest niższa izba, no i tam większość mają demokraci, no ale jednak Senat musi mieć tą super większość i nie mieli szansy. No ale w każdym razie, o czym mówię o tym, że ci kierownicy lewaccy nieustannie mówili, że nasza demokracja nie może sobie pozwolić na to, że i oni ciągle przywoływali to. Nasza demokracja Trump to jest zagrożenie dla naszej demokracji. 51% wybrało Bidena, 48% wybrało Trumpa, tak? Także to są tylko 3% różnicy. No i teraz lewakom się wydaje, że 51% no to ma prawo do stworzenia jednopartyjnego kraju. I sobie wyobrażają, że po prostu ich demokracja musi spowodować to, że tą niecałą połowę narodu po prostu trzeba zlikwidować. No cała ta sytuacja była trochę skomplikowana. No Trump, w zasadzie ludzie się zdenerwowali, tak? No 75 milionów było wkurzonych, no bo widziało, co się działo w tych różnorodnych
miejscach wyborczych. No i ludzie chcieli śledztwa, ludzie chcieli wyjaśnienia, ludzie chcieli śledztwa, ludzie chcieli... Sąd Najwyższy się wypiął, sądy jakieś mniejsze się wypięły, komisje wyborcze się wypięły, no to ludzie mówią, no to mamy prawo do głosowania, szczególnie do głosowania, do protestowania. Szczególnie, że komuniści przez, od kwietnia, przez 8 miesięcy mówili, że wszyscy mają prawo do protestowania. Pelosi, Maxim Waters, no wszyscy ci komuniści amerykańscy mówili tak, wyjdź, krzycz, w restauracji zobaczysz konserwatystę republikanina, napluj mu do zupy, daj mu w mordę, idź pod dom, krzycz, krzycz, krzycz. No i to było ciągle nawoływanie, czarne życie znaczy, ta komunistyczna antifa nigdy nie została pogoniona, komuniści po prostu podpuszczali ich, podpuszczali, no i to była taka akcja, no a reakcją konserwatystów było to, przepraszam, że po prostu oni powiedzieli teraz my. No i oni poszli, no i na 100 tysięcy tam z 500, z 1000 osób zaatakowało Capitol. No ale to jest ułamek procenta. No i wszyscy oskarżają Trumpa. No ale to jest to, co demokraci sobie zrobili. No to wszyscy normalni, wszyscy rozumieją, że to jednak dla demokratów, no to jednak jest to ta oszczerstwo, to można powiedzieć pohańbienie, ta obmowa, no to jest tak oczywista i tak wredna i tak perfidna, że to historycznie, to ta skala jest po prostu nieprawdopodobna. To jest dla normalnego człowieka to jest trudne do wyobrażenia, co demokraci sami sobie zrobili, co demokraci zrobili całej Ameryce, można powiedzieć. No i całe to stwierdzenie nasza demokracja. Co to dokładnie znaczy, tak? Co to znaczy nasza demokracja? Jeszcze niedawno, no to nikt w zasadzie w rozmowach politycznych nie używał takiego sformułowania, że jest jakieś zagrożenie dla naszej demokracji, tak? Było zagrożenie dla amerykańskiej demokracji, było zagrożenie dla światowej demokracji, no ale nigdy nie było naszej, tak? Teraz socjaliści, ci postępowi komuniści przyszli i oni zaczynają mówić, używają tego określenia nasza demokracja, czyli znaczy co? Czyli jak to jest nasza demokracja, czyli jak to nie jest wasza demokracja, to my jako komuniści to mamy naszą demokrację, a wy, którzy nie jesteście komunistami, jesteście poza naszą grupą, czyli w zasadzie jesteście wyłączeni, tak? Jeżeli jesteście wyłączeni, to jest oszustwo, tak? To jest w zasadzie oszustwo, szczególnie w Ameryce, szczególnie w demokracji. I kiedy socjaliści, liberałowie, oni używają tego słowa nasza demokracja, no to znaczy, że to jest ich demokracja. To znaczy, że żeby być członkiem partii albo członkiem samej demokracji w sobie, no to trzeba mieć ten sam punkt widzenia, co oni, ale jeżeli ktoś nie ma tego samego punktu widzenia, co socjaliści, no to wtedy oni mogą przyjść i po prostu zaatakować ciebie, że jesteś zagrożeniem do demokracji. A jeżeli jesteś zagrożeniem do demokracji, no to już jest właśnie widać jednopartyjny system, czyli to już jest stalinizm, komunizm, jaruzelizm, kastroizm i tak dalej, i tak dalej. Czyli co może być gorsze? No może być gorsze rozstrzeliwanie, tak? No do tego w Ameryce raczej nie pójdzie. Jaka jest demokracja nawet demokratów? Stacey Abrams to jest taka murzynka, ona w Georgii była startowała do kongresu, no i ona w zasadzie nie wygrała, no ale napisała taki artykuł, że nasza demokracja to jest w zasadzie była bliska
była bliska śmierci. No i ona parę zdań poniżej to napisała, że w zasadzie to republikanie. Republikanie są poza demokracją i oni są zagrożeniem ich demokracji, dlatego że mają tam swoje zdanie, że wrzucają najróżniejsze bariery i barykady do głosowania i dolewają oliwy do ognia przeciwko demokracji, naszej, no, socjalistycznej demokracji. Także, że to jest, to są ostre słowa. To dużo czarnych jest napompowanych tym komunizmem jednopartyjnym. Oni naprawdę wierzą w to, że fizyczne unicestwienie 75 milionów w imię tego, że mieli 51%, to oni zaczynają wierzyć, że 48% musi iść na reedukację, że ma iść w zasadzie do wykształcenia i wysłuchiwania komunistycznych porad, jak to było w Wietnamie, czy w Chinach, czy w Polsce. Ona przegrała, Stacey Abrams przegrała z taką kobietą z Green, Taylor Marjorie Taylor Green. No i w Georgii, tam jest 230 reprezentantów, no bo trzeba pamiętać, że Ameryka ma 50 stanów, no i każdy stan ma swój kongres, sejm, parlament taki stanowy i tam jest około 400 osób w tej Georgii, to mają swoich tych reprezentantów i 230 wywaliło w zasadzie Taylor Green, która ona została wybrana na 300 tysięcy głosów, ona dostała 230 tysięcy. No ma takie różne ciekawe punkt widzenia, no ale demokraci pozbawili ją praw bycia przewodniczącą najróżniejszych komisji. No i co to robi? To w zasadzie pozbawia ją działalności politycznej. Ona nie ma wpływu na nic. I teraz republikanie patrzą się na to i mówią tak, demokraci zabrali prawa republikanom, to w wyborach międzyprezydenckich, czyli 2022, jak republikanie dojdą do władzy i będą większością, no to republikanie będą po prostu zabierali najróżniejsze kierownictwa w tych komisjach. No między innymi zabiorą Ilhan Omar z Minnesoty, no to jest córka komunisty z Somalii. Uciekali przed w Somalii, ojciec chciał prowadzić rewolucję komunistyczną, no to uciekli do Ameryki. No i Ilhan Omar, ona w zasadzie, no mówią, że poślubiła swojego brata dla papierów, czy brat poślubił ją dla papierów. Później się rozwiodła, później miała drugiego jakiegoś tam męża, rozwiązła się dla jakiegoś białego faceta, którego płaciła mu niezłe pieniądze, także przepraszam, no jest to kontrowersyjna Somalijka, muzułmanka, no ale to ją wywalą. Wywalą ją za te antysemickie wystąpienia, wywalą ją za antyamerykańskie wystąpienia i tak dalej, i tak dalej. Także jednak, jak to mówią, na razie w Ameryce te wahadło chodzi w lewo i prawo. Kto ją wybierał w tej Minnesocie? No w Minnesocie wybierali ją Somalijczycy. Tam ładnych 200 czy 300 tysięcy Somalijczyków przyjechało, bo tam są dużo rzeźni, dużo
przemysłu mięsnego. No i oni tam jak z jakiegoś powodu zaczęli się przyjmować do tych fabryk mięsa. No i wybierają. Wybierają swoich, wybierają muzułmanki. Tam jest stworzona mała, można powiedzieć, Somalia. Murzyn, czarny Murzyn startował przeciwko niej, Lacey Johnson. No ale przegrał. Ona została wybrana 64 głosami. No i to będzie do 2022. Dlatego mówię, wybory międzyprezydenckie za dwa lata, za niecałe dwa lata, trzeba głosować. No i wybierać normalnych. W Nowym Jorku, w New York Times, no piszą już oficjalnie piszą, że w świetle naszego narodowego bezpieczeństwa i naszej demokracji niektórzy akademicy, czyli profesorowie z kolegi z uniwersytetów, żądają, żeby był jakiś car rzeczywistości. No i car rzeczywistości, no to ma praktycznie rzecz biorąc, poprawiać fałszywe myślenie, tak? No a kto jest, kto ma fałszywe myślenie? No, opozycja polityczna, czyli 75 milionów zwolenników Trumpa, no konserwatystów, czyli Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja i tego rodzaju rzeczy. No i to Ministerstwo Prawdy, co będzie robiło? No będzie korygowało i nauczało 75 milionów tych ludzi, którzy głosowali dla Trumpa. No ale to jest idiotyzm, tak? To jest jakiś kretynizm lewacki w amerykańskiej polityce. To jest po prostu coś niesłyszalnego, nie do uwierzenia. No bo jeżeli socjaliści wierzą w to, że myślenie przeciwnika jest kompletnie fałszywe, no to w taki, i jeżeli socjaliści wierzą w to, że wszystko, co oni myślą, jest prawdziwe, no to jednak to jest jakaś forma szaleństwa. To jest jednak zacietrzewienia, no ale to jest bardziej szaleństwo. Jeżeli komuniści wierzą, że tylko oni mają rację i że nikt inny nie ma racji, no to oni naprawdę są zdolni wziąć kije, rewolwery, nagany i zacząć rozstrzeliwać. 48% nie może być zniszczone przez 51% Bidena przez setki lat ekstremizm jakiś polityczny, czy to po lewicy, czy po prawicy, no to zawsze był jakoś tak wyśmiewany, rozpisywany, wypisywany w książkach. Książka takiego Cyril Kornblut, no to on napisał taki marsz głupków. No jest to książka taka dystopia, czyli taka antyutopia, opowiadanie o tym, jak grupa najmądrzejszych kieruje całymi idiotami, czyli całą resztą. No taka dystopia, no to też jest 1984 powieść dosyć znana. Tak samo jak George Orwell, tak samo jak Folwark zwierząt, czyli farma zwierząt, Animal Farms po angielsku. No ale wszystko wskazuje na to, że 1984, no to część kretynów lewackich, to oni po prostu przeczytało tą powieść nie jako satyrę, nie jako parodię, nie jako ironię, nie jako jeden wielki, no, tragiczny śmiech na sali, ale że przeczytali 1984 jako poradnik ABC. Jako poradnik, jak osiągnąć to czy tamto. To jest makabryczne, to jest straszne. Ale drugie, bardziej cyniczne interpretacja czy popatrzenie na sprawę, że ci akademicy, budżetówka w sumie, no, profesorowie, nauczyciele,
i tak dalej, no to budżetówka żyje z podatków, no to, to ich, ich te żądania o utworzenie ministra, ministra prawdy, czyli ludzi, no to, to jest po to, żeby, żeby w zasadzie zlikwidować republikanów, żeby nie głosowali więcej. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.